Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral i dzisiaj na forum pojawiła się kolejna informacja o aktualizacji gry. Tym razem jest to nieduża aktualizacja, ponieważ głównie naprawia błędy, ale skoro już tak nagrywam takie dodatkowe filmiki o tych właśnie aktualizacjach, to postanowiłem, że tej też nie przepuszczę, tylko sobie coś tam nagram. No i na wstępie chciałbym was zaprosić do zostawienia subskrypcji, kciuka w górę, komentarza jakiegoś i możecie wbijać także na Discorda dla widzów. I okej, myślę, że przejdziemy sobie do aktualizacji bezpośrednio. Dzisiaj oczywiście o 18 wlatuje normalnie filmik. Będzie to ciekawostka, jak wbijać tak szybko poziomy, jak to wbijali gracze na W39, bo dużo osób mnie o to pytało, dużo osób było ciekawych, więc tam w miarę to rozłożyłem jakoś na czynniki, jak to działa. Także zapraszam, no a tutaj mamy aktualizację, nowa wersja gry to V1744. I mamy tutaj takie drobne zmiany. Gra w kości, poprawne dodawanie kryształów jeśli wygrane. Chodzi po prostu o to, że gdy wygrywaliśmy teraz kryształy, to one nie zawsze były dodawane do naszego konta. Chodzi o te kryształy u Kowala. Ja pisałem o tym na forum, pytałem innych ludzi i niektórym to dodawało normalnie, niektórym nie, więc no coś tam było nie tak po prostu. Ja osobiście to sprawdzałem i mi na przykład nie dodawało, mimo że wcześniej na to nie zwracałem uwagi. Także no teraz powinno być ok. Tutaj jeszcze jest ważne, że niedługo serwery zostaną zaktualizowane, więc jeżeli to oglądacie, to być może już to jest, a być może jeszcze nie ma, więc na pasku macie tak naprawdę, jeżeli gracie na przeglądarce, na jaka jest wersja gry. Chyba jak wpiszecie na czacie gildii / ver, VER, to też sobie możecie to sprawdzić, czy już gracie na zaktualizowanej, czy jeszcze. Więc no, na razie chyba ta aktualizacja jest tylko na pierwszym serwerze niemieckim, bo to jest taki serwer, można powiedzieć, testowy. Okej, dzienny bonus nie będzie dodawać doświadczenia ani poziomu wyżej graczom posiadającym pierwszy poziom postaci, jako że niektórzy gracze eksperymentują na tym poziomie. Więc no to po prostu chodzi o to, że jeżeli macie pierwszy level na jakiejś postaci, to nie dostaniecie tego levela, bo na przykład niektórzy sobie otwierają same okienka na tym pierwszym poziomie, dodają golda w statystyki, żeby tam robić jak na najmniejszym poziomie lochy, żeby robić. Z tym, że no lochy to od 10, więc no ale po prostu widocznie coś takiego, ludzie im sugerowali coś takiego, skoro się to pojawiło. Gra w kości, aplikacje, tryb portretowy, eliminacja problemu nakładających się kości. Dokładnie, dużo osób też mi to pisało, na Discordzie też były screeny, jak nie dało się kliknąć w trybie pionowym, czyli nie portretowym, tym zwykłym takim, nie dało się kliknąć kości, ponieważ na przykład przycisk do zmiany trybu hazardzisty ją zakrywał, bądź też tak jak tutaj jest napisane, nakładały się te kości, nie dało się ich kliknąć. Co prawda łatwo można było sobie z tym poradzić, bo wystarczyło wyłączyć hazardzistę, włączyć go z powrotem i te kości zmieniały położenie i wtedy już można było ją kliknąć i dalej sobie grać. Aczkolwiek no było to dość irytujące, więc zostało to naprawione. Ja już o tym wiedziałem od dawna, też to zgłaszałem. Kolejny błąd, arena, naprawa błędu paska punktów życia. To nie wiem, szczerze mówiąc, o co chodzi. Możliwe, że czasem tam jakiś z tymi paskami życia często jest wyświetlany tak naprawdę jakoś inaczej niż stan faktyczny, ponieważ no często się zdarza, że na przykład nie wiem, przegrywamy walkę, a to u nas zostaje życie, a przeciwnikowi nie. No jest z tym jakiś problem. Na razie to zrobili na arenie, ale chyba na lochach też się z czymś takim spotkałem. No ale szczerze mówiąc, to mi jakoś bardzo nie przeszkadzało, więc to nic takiego istotnego. I jeszcze opcje, naprawa błędu Error Request Unknown B podczas zmiany hasła czy adresu e-mail. No z tym się nie spotkałem, bo nie zmieniałem hasła ani adresu e-mail, ale widocznie coś takiego było. I tutaj jest dość istotna informacja, więcej wiadomości wraz z niespodzianką w poniedziałek. To oznacza, że w poniedziałek będzie coś nowego i zaraz sobie tutaj przejdziemy na niemieckie forum. Tutaj jeszcze informacje, że jutro jest piątek 13, możemy złapać zawiszawsze, więc ja o tym pisałem wam na Discordzie, ale skoro nagrywam film, to też wam o tym mówię. No i że teraz będą skarby lasu, to takie standardowe informacje z forum. I poczekajcie, ja sobie teraz przeskoczę. Muszę tutaj wysunąć klawiaturę, Ctrl 9, dokładnie. Mamy tutaj niemieckie forum i tłumaczyłem sobie to wszystko. Jest napisane tak naprawdę wszystko praktycznie to samo, z tym, że tutaj nam jest jedna wskazówka. Tutaj są te błędy, które zostały naprawione w tej aktualizacji. Natomiast jest coś takiego jak Future Hin... No nie będę się ośmieszał, nie będę czytał po niemiecku. W każdym razie oznacza to nową funkcję. I jest tutaj napisane, że poznamy ją w poniedziałek. Czyli no już jest
jakby taki mały spoiler, że to będzie jakaś nowa funkcja w grze, bo tam na polskim forum jest tylko, że to będzie jakieś niespodzianka, więc no można zgadywać naprawdę wiele rzeczy, a tutaj już mamy napisane, kto chce może sobie wejść na niemieckie forum, przetłumaczyć, że to oznacza nowa funkcja i że dowiemy się o niej w poniedziałek, montag, poniedziałek. Także no, coś ciekawego, na pewno jak w poniedziałek będzie jakieś info, to także nagram o tym film. I co? I to by było tak naprawdę tyle. Taka aktualizacja głównie naprawiająca błędy, więc takie też są oczywiście potrzebne. No ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli czy podobają Wam się takie informacje szybkie o tym, co się zmienia w grze oraz inne moje serie, no to oczywiście zapraszam do subskrybowania, standardowo kciuk w górę, komentarz. I co? No i Discord dla widzów, bo tam też, tam w ogóle dużo informuję o takich rzeczach, wysyłam linki do forum, tam najszybciej tak naprawdę takie informacje przechodzą, więc zapraszam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.